Halo, halo, dzień dobry widzowie. Witam was w tym, co porzuciłem na dobre pół roku, mianowicie CD sety. I co, robimy powrót. Nie będę ukrywał. Chce mi się trochę w to grać. Trochę bardzo nawet. Mam ochotę coś pobudować. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zmieniło się bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo w grze. Jest. Według ludzi, jak czytałem sobie opinie, na plus jak najbardziej. I jak mówię, no, pozmieniało się trochę. Jak na razie to jesteśmy tylko i wyłącznie skamowani na modyfikacje. Ale to jak mówię, też żaden problem. Zmienimy sobie trochę rozgrywkę. Zrobimy sobie tryb dnia i nocy. Wiem, że lepiej się ogląda, jak jest tylko i wyłącznie dzień, ale chciałbym widzieć też miasto nocą. Także ewentualnie może w jakimś późniejszym etapie będziemy coś zmieniać. Mamy milion na start, to jest dla mnie. A, jeszcze muszę tilesy kupić. Teraz to będzie miało sens, bo wydam na to 0. A. Zastanawiam się, czy któryś chcemy pominąć tiles, ale nie. To jest taki basic start, jak jest normalnie w grze. I mamy milion na start. Mam wrażenie, że trochę się budżet zwiększył. No, mam takie wrażenie, ale czy jest ono trafne, to już zobaczę na poprzednich odcinkach. Teraz tak. Wracamy do budowania. Aż dziwnie, bo nie wiem, od czego zacząć. Będziemy potrzebowali tak, na pewno strefy przemysłowej oraz strefy zamieszkalne, tak? Jeżeli chodzi o strefę do zamieszkania, to musimy sobie wziąć pod uwagę to, jak będzie wiał wiatr. Okej. Wiatr mamy tam. Czyli strefa zamieszkalna może być tu. I może być tu. Ewentualnie strefę zamieszkaną po tej stronie, a strefę roboczą tutaj. Tylko teraz tak, wzięliśmy sobie mapę taką dosyć hardkorową na start, nie będę ukrywał, bo jest to archipelag, nie? Czyli bardzo mało terenu do zabudowy, będzie trzeba dużo w landscaping wydać, więc troszeczkę tej radio jeszcze tutaj. Więc troszeczkę nas to zaboli, dupcia od tego, nie? Najszybciej będzie trzeba zrobić połączenie z pociągami i odblokować tilesy w tę stronę. Czy my jesteśmy w stanie podejrzeć surowce? Jesteśmy w stanie. Teraz tak, mamy żyzną glebę. Kolejną żyzną glebę. Jest ropa? Nie, ropa jest tutaj. Mamy trochę do rudy. I w sumie spoko jest ten archipelag, jeżeli chodzi o rozmiejscowienie rudy. Ale nie wiem, z tego co się orientuję, to nie możemy chyba żadnych tych. A możemy! O, widzicie. No to już trochę inaczej też. Będziemy trochę mieszać strefy. Brakuje mi tego City Testu dwójki, znaczy z jedynki, że można było oznaczyć sobie teren. Wiecie, na przykład. Tam był rolny i nawet domki rolne się stawiały jako zamieszkalne, takie po prostu farmy, nie? Było zajebiste. O, tutaj widzę, mamy fajne wybory. Kurde, nie wiem, czy teraz z modów, czy tak było. No dobra, najmniejsza w to na ten moment. Nie będziemy mogli postawić strefy. Ile? Znaczy dobra, bo to jest turbo daleko, to na razie to też pół biedy. Zrobiłem tak, pozbyłbym się. Znaczy tak, zasypałbym to ziemią tutaj. Zrobił normalny zamieszkalny landscape po tej stronie. Potem zrobił farmy zmieszane z strefą zamieszkalną również. Kurde. No bo jednak oni będą potrzebowali też normalnej roboty, nie?
Ciężko. Bo to też jest ropa, nie? Ale my tej ropy nie wykorzystamy przez dłuższy czas, także whatever w nią. No. Ale widzę, dobra, tu mamy elektrownię. Więc troszeczkę też no, gra nakieruje na to, żeby jednak to była strefa do tego. Z firmami, które będą tworzyły zanieczyszczenie. Co to są za ikonki? Aha, styl, w jakim budujemy. Okej. O, i mogę mieć dwie takie naraz tam. Poczka. To samo tutaj. Kurde, dużo zmian. Dobra, landscaping tools. Teren do określonego poziomu sobie wyrównajmy. Trochę załapiemy sobie stąd i wyrównamy. Tej wody chcemy się pozbyć. Zwiększy to nam po prostu teren do zabudowy. Wyrównam sobie teren od razu do tego. Troszeczkę większy rozmiar pędzla. Bo jednak też na grubszą skalę będzie szło. Zaraz to sobie wyrównamy i tak. To było wygładzanie terenu. Może być i coś takiego. Teraz tak. Żeby to też w miarę smooth było. No powiedzmy. Zaprowadzimy sobie tę drogę do samego końca. Albo i nie. Dobra, tutaj ją zakończymy. Rozbudujemy sobie w tę stronę. I z tego miejsca będzie szło tylko i wyłącznie strefa jak taka. Skopila. Czy my mamy lane snapping musimy wyłączyć? Nie, to nie jest to. Kurde, widzowie, jest tak, to nie ma tych kształtów, też nie. O, coś takiego. Tylko musimy to odwrócić, jak się odwracało. Trochę nie grałem i już mam Surprise Pikachu. Coś takiego. Spoko, możemy sobie trochę tam wolnego miejsca między tymi zostawić. To nie musi być turbo idealnie. I tutaj sobie użyjemy. Jego tam łączenia linii. Nie, no to jest dobra, źle to wygląda. Poprawmy to. Landscaping toolsy, ale z lekkim opadem może być droga. To też nie jest jakiś super problem. Żeby to w miarę wyglądało, nie?
No, much better. Tego już nie potrzebujemy. I tutaj powstanie pierwsza elektrownia. Raczej zbudujemy ją węglową. Najsensowniej się wydaje. Można było próbować turbiny wiatrowe, ale w sumie generują sporo. No, mam tutaj dosyć mocny wiatr. Oko będziemy do uzupełniać, jeżeli chodzi o. Opa, chodzi, to będziemy to uzupełniać. Po prostu co? Po prostu dostawiając turbiny. Dobra, jeszcze na pewno potrzebujemy odpływu wody. To jest turbo ważne. To jest do brania wody, to jest do wypuszczania ścieków. Ale to będzie potrzebowało drogi. To będzie potrzebowało drogi. Musimy sobie dalej porównać trochę landscape tutaj. To nie wiem, czy to nie będzie za strome. No to się tutaj teraz rozchodzi wszystko. Stromy spadł, ale chyba damy radę. I co, niby nie ma drogi. Niby. Jest. Teraz potrzebujemy odpływu ścieków. Niestety niezbyt przyjazne miejsce ku temu. Ale mamy połączone. Czyli problem ze ściekami można powiedzieć, że rozwiązany. A z czym jest tutaj problemik? A, złą rurę podłączyłem. Tryb ciemny, gadamy. Tak, zapomniałem, że w tych CTS-ach mają osobne rury do tego i do tego. Dobra, o 12 minut, no ja jeszcze nic nie zrobiłem. Mamy już ogarniętą, powiedzmy, strefę. Tu będzie strefa do przemysłu. Tu będzie potrzebne jeszcze wysypisko, nie? Wysypisko będzie było bardziej na odludziu. Ewentualnie powiększę trochę tą wysepkę. I wtedy coś tutaj podkombinował. Też w przyszłości będziemy chcieli mieć połączenie z tą wyspą. Albo nie, dobra. Bo zrobimy coś takiego, że to sobie zostawimy. To wtedy pójdzie sobie w tę stronę, coś takiego. No chyba, że będzie nas stać, żeby tory poprowadzić na tym, ale raczej będziemy ciąć koszty. Jak próbowałem załadować tutaj stare save'y, populacja szła turbo w górę na każdym. O, rondo z drzewkiem! To są ronda jak w takich małych miastach, gdzie dosłownie przejeżdżasz po środku. Ale heca. Łooo, ale fajne, widzowie. Ja cię kręcę, ale fajne. Zajebiozo, podoba mi się to. Dobra. Dalej. Czy strefę zamieszkalną po tej stronie gdzieś rzucimy? Nie, po tej stronie. Choć troszeczkę byłoby fajnie też rzucić, żeby mieli blisko jednak tej roboty, nie? Zróbmy taką prowizorkę, że to na razie już będzie ta droga, nie? Wydaje mi się, że co? Ej, tutaj trochę na namieszane skrzyżowanie ze skrzyżowaniem. Takie mam wrażenie. To później może nam problemów przysporzyć. Chyba, żebyśmy zrobili coś takiego tutaj. Wtedy postarali się odprowadzić. Takiego bym chyba na razie chciał. To już my prowadzimy to tutaj.
i w temanikę jakaś. Mówię, jeżeli postawimy kolejne skrzyżowanie przy skrzyżowaniu, to on spowoduje tutaj takie korki, że nam się odechce czegokolwiek. I teraz tak. Tu jest tu prawa rolna. Ale wydaje mi się, że dopchamy sobie parę domków do tego. A teraz tak, co tu jest? To nam niepotrzebne. Musimy znowu wyrównać landscape'em. To co tutaj mamy? Do określonego poziomu. Tu troszeczkę wyżej wchodzi teren. Ale mówię, to nas to jakoś super nie boli. A my trochę terenów przyjmiemy mimo wszystko. Zostawimy tak szczerze taki wielki spadek. Właśnie wygląda całkiem wtyte. No, actually, powiem wam, że podoba mi się taki mur stworzony z tego. Nie wiem właśnie, jak oni teraz poszli z tymi wszelakimi klęskami żywiołowymi. Jak wtedy graliśmy w Tornada, które nic nie robiły. Tylko było to ćwierknado, które no podwyższało poziom nam tych budynków, ale no brakowało tych zniszczeń, tego damage'u. Co to jest? Na spadków? Nie, wygładzanie terenu, poproszę. Tutaj moglibyśmy sobie coś takiego zrobić. Żeby było widoczne, że jednak coś tutaj się działo. To wszystko robimy dla dobra mieszkańców, tak? Przede wszystkim. Dobra, mraśnie, że tak to ujmę. No i teraz tak. Musimy sobie pilnować tych stref. Znaczy no trochę jak zamieszka parę osób na strefie, gdzie będzie farma, to też not big deal, tylko też nie za blisko, żeby uniknąć narzekania na hałas. Zdrowie mieszkańców dla nas jest najważniejsze. Pomimo tego, co mówią hejterzy. I teraz tak, tutaj. Coś większego. Jak ty patrzę, to raczej w większości na luzaku. Coś takiego tutaj, coś takiego. Tutaj. No i stąd powinien być wjazd na drogę polną. I znowu musimy. Coś takiego. Będziemy mieć skrzyżowanie. O, i elegancja się od takiego. O. To będzie to, jak nie mam.
Tutaj też bym rączkę postawił z drzewkiem. Mamy wszystko, widzowie? Chyba powoli tak. Mówię, nawet lipiska brakuje, ale go nie możemy postawić. Musimy mieć pierwszy poziom metra. Budżetem też nie mogę zarządzać miasta. No. Nie mamy żadnego punktu nawet. Ale to trudno. Tak jest dopiero początek dróg, nie? Pierwszeństwo przejazdu. Aha, dobra, coś takiego. Mocno niebezpieczne. Mocno niebezpieczne. Niebezpieczne. Tutaj będą możliwość nawrotki, czyli najłatwiej będzie dać tu rondo. Oh, city, here we go again. Ronda, ronda za tą rondem. No co ja poradzę, widzowie. Tak już jest. Teraz w tę stronę. No, będziemy mieli trochę... O, tu mamy jeszcze przemysł leśny do ogarnięcia. Też go wciśniemy. Ja bym się może tego ronda na ten moment pozbył. Bo jednak bardzo mocno ograniczeni jesteśmy. O. Nie chcę takiego starego skrętu, nie wiadomo jak bardzo robić. Niech to będzie w miarę smooth, w miarę. No i stąd potrzebna rozbitka. Takiego. No, to będzie polne, to będzie tak. Raczej unikniemy korki. Jeżeli będą pojawiać się korki, wtedy będziemy coś myśleć. A raczej jest zdanie, że nie pojawić. Prowadzimy sobie tutaj w stronę farm. Tylką drogę. I w tę stronę również. Postawmy sobie te pierwsze budynki. To jest zagrożenie hałasem. I tutaj również. Rzeźnie bym postawił jednak mimo wszystko troszeczkę dalej. Żeby uniknąć kontrowersji. Teraz tak, włączyłem to, a to mi się przyda. To mocne. I zostaliśmy maleńką wioską. Super. Nas chyba też nie powinno jako tak obchodzić. A bez różnicy, tutaj tak nie stawiamy żadnych budynków. Mówię, tylko te ronda do nawrotek im róbmy, bo inaczej będą płakać na to, tak?
No i tutaj jeszcze przemysł leśny, nie? A, mamy drzewka. Też sobie raczej połączymy z drogą polną. Nie dość, że najtańsza, to jeszcze spoko, jeszcze jedność. Tylko, że te, jak pamiętam, strefy leśne, one ogromne były, nie? Gdzie można było bardzo dużo robić. Może udałoby się to zrobiąc, stawiając pod jedną taką różkę końcem. Tyle. Odblokowaliśmy sobie pierwsze usługi. O, teraz podetnij mi człowieku wysypisko, bądź mądry. To duże jest dziadostwo. Dziadostwo, no. Starczy? Musiałbym jeszcze kawałek prosty. No i przyda nam się startownia. To na pewno. Zróbmy to tak. To mniej więcej wyglądało jakoś. Tysiąc 100 ton, jeżeli chodzi o pojemność. Za co lot? Opodatkowanie. Za mieszkania może podniższymy do 14%, za komercję również i za przemysł 14% podatku. Będą musieli sobie z tym poradzić. Zmniejszamy budżet na nasze usługi. Dobra, to tutaj zostawimy. Możemy wydobywać węgiel, marchewki, stawiać domki. Nice. Klinika medyczna się przyda w tym tutaj małym miasteczku. A, czemu są dwie? Nie było wcześniej. Aha, to jest już większa. Ona jest 30 koła droższa. Do budowy skrzydła. Aha, coś takiego taniego dodali po prostu na miasteczko. Super. Jestem fanem jak najbardziej. Aha, podawali małe takie. Jezu, widzowie! Robili coś, co dawno powinno być w tej grze. Ja długa. No, dla takich małych miasteczek podawali małe rzeczy. Ja ciepła. No i tak powinno być od razu. Mały urząd pocztowy. Everything is small. Nice. No aż milusio. No to teraz tak. Zajezdnia medyczna powinna być w miasteczku, nie? Możemy postawić ją tutaj. Zasięgiem raczej będzie wszędzie. Szkółki jeszcze nie mamy. Nie mówcie, że muszę wydać pierwszy punkt szkoły, żeby ją mieć. Nie. Na drugim poziomie. Oko. Ale cmentarz dalej, drogi. Cholerstwo.
Jak postawię cmentarz blisko śmietnika, wysypiska śmieci, to będzie źle? Oczywiście, że nie. Anarchię sobie włączymy. Tutaj lekko załamiemy zasady. Spoko. No boli trochę, bo cmentarz jest drogi jak cholera. Na miesiąc, jeżeli będzie utrzymany. Powiedzmy, że mamy już prawie wszystko. To teraz tak, hodowla zwierząt. Więc możemy się tym zająć. Ale już się nawet nie buguje, lol, nie można postawić budynku widmo. Było warto dać przerwę tej grze. Żeby teraz wszystkie nam zmiany weszły na mordę. Za dookoła ronda zawsze było ciężkie do rozstawienia. Super. Tak trochę na cwaniaka, nie, bo miejsca nie ma. No i teraz tak, drzewka. No i mówię, no drzewa miałyby przeogromny zasięg. Akurat się nie skończyło. Damy im miejsce pracy, to będzie git. Nie będą nam narzekać. Od razu wprowadzają się, są miejsca pracy. Będzie im się żyło lepiej. Jak na najlepszego burmistrza Bobrzyc przystało. Wszystko jest. Teraz tak, tutaj będziemy mieli uprawę warzyw oraz zboża. Troszeczkę hałasu to wprowadzi, jeżeli chodzi o ludzi mieszkających obok. Ale mówię, no raczej przeżyją. Wszystko dla ich dobra. Takie malusie, ale też postawimy. No i elegancko. Mamy wszystko. Pójdziemy w zabudowę europejską. Duże domy. Małe. Tutaj przy klifie. Najodważniejsi będą mieszkać. Może w ten sposób. Niech te sąsiedzi nie patrzą na domy. No i wiadomo, taki klasyczek też. Sklepy wzdłuż drogi głównej. Pojedynczymi, które będą się pojawiać na rogach danych ulic. Na przykład tutaj, jakbyśmy coś takiego postawili, ale wiem, że to będzie snapping do tej.
Chyba tutaj odpuszczę na te na razie. Tutaj coś takiego małego, dosłownie malutkiego. No i tu jest szpital. Przed szpitalem nic nie stawiamy. Tutaj wiadomo, firmy, firmy. Myślę, że to może być za blisko. Również. Także w niektórych miejscach sobie odpuszczamy budowę. Stąd powinna być jednokierunkowa. Jeżeli zrobimy to jednokierunkową, wtedy bez tych firm tutaj. I wtedy firmy tu powstaną. Wzdłuż drogi tutaj. Nice bright pink braids yesterday. And there's an option. Of course, when I was young, I hated wearing pink. Always been a tomboy. Got into more fights than dresses. But it seems like pink. Domy szeregowe europejskie. Everything comes back in fashion if you wait. Na razie bez takiej potrzeby. Dobra, jest potrzeba. Te luki możemy postawić. Niech to będzie taka przemienna budowa. Kurde, bo już nie mamy miejsca, widzowie. Postawiliśmy ledwo co ten. Oj, 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 oj. No i pamiętajcie, żeby rury jednak łączyć, nie? Z drugą częścią miasta, bo inaczej może być incydent kałowy. Rury mi się nakładają na siebie, żałosne. A nie, nie nakładają mi się, tylko nie zszedłem. Podłam. Chce nie być gicik? Jest gitas. No i co widzowie, na tym sobie zakończymy. Zaczęliśmy budować bobrzyce. Prezentują się jak na ten moment całkiem spoczko. No i co? Powoli podbijamy archipelag, także dzięki widzowie. I do następnego. Także dzięki, do zobaczenia. Cześć.